Motoserce po raz kolejny zabiło w Wodzisławie Śląskim. Tłumy motocyklistów przyjechały oddać krewa, przy okazji udowodnić, że w większości z nich niesłusznie przypięto łatkę nieodpowiedzialnych dawców organów. Braź motocyklowa najpierw oddała litry bezcennej krwi, a później wyruszyła w tradycyjną paradę motocyklową. Ten nasz wizerunek nie do końca jest prawdziwy. Nie jesteśmy ani samobójcami, ani mordercami. Miłość do motocykli to miłość nie przez wszystkich rozumiana. Wszystkich motocyklistów nie można jednak wsadzać do jednego wora. Jesteśmy postrzegani jako wariaci, jako nieodpowiedzialni, jako właśnie, jak pani mówi, dawcy. Wielu z nas jest dawcami, świadomymi dawcami narządów, zarejestrowanymi. Motocyklista po wypadku niestety nie ma czego zbierać. I motocykliści są tego świadomi. Często są ofiarami wypadków ze swojej czy też z winy innych kierowców. W 2015 roku motocykliści uczestniczyli w prawie 2200 wypadkach drogowych, w których zginęło 225 osób. Wśród ofiar zarówno kierujący motocyklami, jak i ich pasażerowie. Znając te statystyki, motocykliści, oddając krew, wiedzą, że ta może przydać się zarówno innym osobom, jak i im samym. Oddaję, bo wiem, że to jest potrzebne. No, może mi kiedyś też się przyda, prawda? Więc oddaję. Nie mam nic do stracenia, a czuję się z tym dobrze. Takie akcje trzeba wspierać. Motocykliści oddawali krew w ramach ogólnopolskiej akcji Motoserce. Jest to ogólnopolska akcja organizowana przez Kongres Polskich Klubów Motocyklowych, którego członkiem jest WRM MC Poland. Jak widzimy, motocykliści to nie tylko źli ludzie, to także ludzie szlachetni. Jesteśmy dawcami krwi w dniu dzisiejszym. Tak, zdecydowanie tutaj te miesiące wakacyjne, ponieważ wtedy te wszystkie akcje, które zwykle organizujemy w szkołach, odpadają. No i jest największe zapotrzebowanie, szczególnie na wszystkie grupy RH-. W ramach akcji Motoserce tradycyjnie odbyła się też parada motocyklowa.